Cześć kochani, witam was moi drodzy, kochani serdecznie, z tej strony Yuken, przed wami moi drodzy 35. już odcinek zlewelowania konta, nowego konta w Fishing Planet. Jesteśmy moi drodzy na delcie i dzisiaj będziemy łapali potwora, czyli tego basa flacheckiego, którego mamy tutaj do złapania. Bardzo fajny moi drodzy exp za to jest, dwie monetki zawsze się przydadzą, no i oczywiście 10 tysięcy gotówki. Ponieważ nie miałem miejsca w plecaku, musiałem tą elegancką błystkę przeniosło mi niestety do magazynu, musiałem wyjść z łowiska, ale już tak no, z kasą dosyć dobrze zaczynam stać, zbieram na wędki na to, żeby troszkę sprzęt tutaj, wiecie, wymienić, ale myślę, że tak uzbieram z 300 tysięcy i wtedy zrobimy zakupy. Potrzebujecie elegancką błystkę i oczywiście wędkę spinningową. Ta wędka spinningowa nie musi być super mocna, jak widzicie moja jest do tylko 12 kg wytrzymałości, ona jest dosyć słaba, ale wierzcie mi, że z motorówki łowiłem na niej bardzo fajne takie szczupaki, które miały po 20 parę kilo, oczywiście unikatowe, dlatego jak widzicie ta wędka jest troszkę zużyta, nie naprawiam jej, bo jeszcze daję radę, a no po prostu będę wymieniał na lepszy sprzęt. Jeśli nie wiecie, co zrobić, aby zdobyć tą błystkę, skąd ją zdobyć, to macie to dokładnie w poprzednim odcinku nagrane. Zrobiłem przygotowanie do tej misji, pokazałem wam, co trzeba zrobić, gdzie trzeba zrobić i jak trzeba zrobić, żeby tę elegancką błystkę zdobyć. Czyli kiedy już macie tą błystkę, zakładacie ją na wędkę spinningową. Idziecie, moi drodzy, tutaj na lokalizację z kajakiem. Ja sobie wezmę kajak, bo nie chcę robić hałasu motorówką. Zresztą ta motorówka akurat, którą mam, to mam kupione. Miałam kupione, obie są moje. Kajak jest mój, motorówka jest moja. Natomiast jest kiepska ta motorówka, powiem wam szczerze. I no na pewno będę chciał wymienić na lepszą. Także też zbieramy hejsiwo, żeby to wszystko, wiecie, się udało. No kajak jest mniej wygodny, ale trudno. I tym kajaczkiem, moi drodzy, płyniemy tak sobie koło tego drugiego pomostu. Przepływamy i tak w kierunku tej wysepki. Tam jest ta wyspa, gdzie łowimy jesiotry, gdzie łowimy karpie. A my sobie tak staniemy, ja wiem, tak tutaj na środku. Jak dziś miałem markera, oczywiście no na tym kącie nie mam, bo ja tego potwora już łapałem. Zresztą macie film na moim kanale. Nie wiem, rzucimy może gdzieś tak na lewo. Rzucam kompletnie na oko, bo nie mam, moi drodzy, markera niestety. Nie mam niestety markera. Ale bez markera też ciągle wam mówię, że markery to jest tylko jakiś tam wyznacznik, jeśli byście na przykład nęcić chcieli czy coś, to wtedy tak, ale generalnie aż tak nie ma pewności, że zawsze w markerze ci ta ryba weźmie. Spróbujemy szarpanym na wolnym trybie. Ciekaw jestem, czy weźmie, czy już widzi, czy ta błystka elegancka mu się tam mieni od promieni słońca, bo przecież mamy wschód słońca, ranek. Fajnie słońce świeci. Chociaż niby pogoda jest za chmurą, ale słoneczko widać. Jestem ciekaw, czy ta elegancka błystka mu się tam mieni i on się już czai. No raczej za tym razem się nie zaczaił. Chociaż bym się zdziwił, jakbym go wciągnął od razu na kajak, ale tak dobrze nie ma. Spróbujmy bardziej na prawo, bo z tego co pamiętam, to ten marker miałem jakoś bardziej na prawo. Spróbujemy na podwójnym. Nie szarpanym, tylko na przytrzymaniu. Generalnie basy tak mi brały, no bas szlachecki, no to jest bas. Co ważne, moi drodzy, teraz mi się przyda na pewno ta siatka, którą mam, bo mam siatkę, do której pojedynczą rybę 50-kilogramową mogę włożyć. Ten bas ma z tego, co tam czytaliśmy, koło 30 kilo, także spokojnie go do siatki będę mógł włożyć i kasę za niego zgarnąć. To także to też jest jakiś element, że ta siatka nam się w tym momencie zwraca. No a 10 tysięcy gotówki, moi drodzy, to nie jest mało. 4 minuty nagrania, 2 rzuty. O, tam coś skoczyło. Może to jest znak, że trzeba rzucać na wprost, tam gdzie skacze. Dobrze, moi drodzy. No to będziemy rzucali na wprost. Za trzecim rzutem myślę, że go złapiemy. W ostatniej chwili, słuchajcie, już nieraz tak miałem przy szczupakach. No nie wierzę. No nie wierzę. Właśnie chciałem wam powiedzieć, że tak nieraz miałem. Czyżby to był on? Coś za łatwo idzie, powiem wam szczerze. To jest on. Mamy go. Mamy go, ale fajnie, kurde. Tuż przy samym kajaku, także właśnie chciałem wam powiedzieć, że
Dobra, nie, na szczęście może być podkręcony hamulec. Słuchajcie, no właśnie chciałem wam powiedzieć, że do ostatniej chwili należy być wytrwałym, bo nigdy nie wiecie, kiedy on może uderzyć. Tak miałem nieraz przy szczupakach, że w ostatniej chwili... Ale okropny on jest, Jezu, on jest straszny, słuchajcie, zobaczcie, jaki straszny potwór. Zaraz pewnie misję do góry nogami zaliczę. Ej, żeby mi się nie wypiął. Uważaj. Dobra, mamy go. Mamy go, moi drodzy. Tutaj na słoneczku. O, trochę kiepskie ujęcie. Może tu w trzcinie. Może tu w trzcinie. Chciałbym sobie screena zrobić do miniaturki, ale obrzydliwy aż, Jezu. Zatrzymaj. Widzicie, mogę zatrzymać. Pięknie. 1500 prawie doświadczenia. No, 30 kilo niecałe. 3000 gotówki. Ja miał... Aha, bo 10 tysięcy jest za... 10 tysięcy jest za zdobycie misji, czyli łącznie 13 tysięcy gotówki dostaliśmy. Dobra, jest, mamy go. Moi drodzy, misja spełniona. Także, moi drodzy, zachęcam do oglądania poradników z tej serii, z serii levelowania nowego konta. Macie całą playlistę, odcinki są ponumerowane. Pokazuję wam krok po kroku wszystko, co robię, jak leveluję to konto. Także wszystko, moi drodzy kochani, możecie obserwować. Ja oczywiście z łowiska nie wychodzę i dopełnię siatkę na full, na maksa. Być może karpiami, być może karpiami z resiotrami. Zresztą mam do was jeszcze przynajmniej dwa odcinki, moi drodzy, do nagrania i zaraz będę to czynił. Także dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie. Będzie bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę, jakiś komentarz pod filmem. Udostępnijcie serię, playlistę nawet swoim znajomym, na pewno komuś coś pomoże, a jeżeli mogę komuś pomóc, to sprawia mi to ogromną radość i frajdę. Uwielbiam, jeżeli mogę komuś coś doradzić, no taki jest sens nagrywania tych filmików, żeby mogło to wam coś ułatwić, podpowiedzieć czy doradzić. Także dzięki za oglądanie jeszcze raz, trzymajcie się, wspaniałego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności o jakiej porze to oglądasz. Trzymaj się, cześć!